Marlena, gratuluję wygranej. Na wygraną Szczecinie czekaliśmy od kwietnia 2022 roku. Wygrywacie z Mistrzyniami Polski. Powiedz, co było kluczowe w waszej postawie dzisiaj? Myślę, że dzisiaj miałyśmy bardzo dobry plan na to spotkanie i w 100% udało się go zrealizować. Naszym planem na grę było to, żeby być agresywne w pressingu i myślę, że to się nam udało i było to widać na boisku. Pierwsza połowa to całkowita dominacja. Ze strony GKS-u nie pozwoliłeś rywalowi na wiele. Uważasz, że plan został zrealizowany w 100%? Uważam, że tak. Na pewno w pierwszej połowie myślę, że w 100% realizowałyśmy to, co miałyśmy założone i było to widać. Pogoń nie była w stanie tak naprawdę stworzyć żadnej sytuacji. Udało nam się strzelić 3 bramki. Szkoda, że w tej drugiej połowie nie udało nam się dobić tego przeciwnika i strzelić jeszcze więcej bramek, ale myślę, że tu nie ma nad czym ubolewać. Trzeba się cieszyć z tego, że zdobyłyśmy 3 punkty i do Katowic wracamy z pełną pulą. Właśnie wspomniałaś o 3 bramkach. Ważna była też współpraca w obronie, bo stracona tylko jedna. Zaszła też zmiana w formacji obronnej i w postaci Klaudii Słowińskiej. Tak jeszcze nie grałyście w tym sezonie? Tak jeszcze nie grałyśmy, ale to tak naprawdę, że tak powiem, niczego nie zmienia. Trenerzy starają się o to, żeby to ustawienie nasze było bardzo optymalne i ofensywne. I myślę, że dzisiaj wyglądało to naprawdę bardzo dobrze. Jest kilka rzeczy jeszcze do poprawy, ale to w każdym meczu są rzeczy, które trzeba poprawić. Myślę, że chcemy sięgać po najwyższe cele, także musimy się z tym liczyć, że nie będą dla nas mecze łatwe, ale tak jak dzisiaj było widać, sztab i my robimy wszystko, aby do każdego meczu być doskonale przygotowany. Przed nami kolejne wyzwanie, mecz ze Śląskiem Wrocław przy Bukowej. Chyba nie musimy się bać o pewność z siebie, bo pokazałyście, że dobrze się czujecie w takich meczach na szczycie. Dokładnie tak. W każdym meczu chcemy grać konsekwentnie. Już tak naprawdę patrząc na to, że gramy u siebie, to jak wiadomo chcemy zachować twierdzę Bukową i pokazać, że to jest nasz stadion, nasz dom i to my pokazujemy dominację.